Ja z tej strony Beka i ten z kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak widać, troszeczkę inna scenografia. I dzisiaj witam z kolejnym tagiem, mianowicie jest to Serious Making Tag. Jest to mój autorski tag, który niedawno udało mi się wymyślić. Razem z jeszcze innym, ale to jego chyba jeszcze muszę troszkę dopracować. Jak można stwierdzić po tytule, jest to serial dotyczący tworzenia seriali. Tak nie chyba odnośnie seriali i short filmów już są, ale jakby gotowe chyba short filmów i seriali. Natomiast z tego, co sprawdzam na LPSTB, chyba nie było jeszcze takiego odnośnie całego powstania, jakby procesu tworzenia seriali, ogólnie pytań odnośnie tworzenia seriali i postaci. Także postanowiłam taki stworzyć i jest to właśnie Serious Making Tag, co najbardziej inspiruje cię do stworzenia danego serialu / historii. Okej, u mnie właściwie to jest mało potrzeba inspiracji, aby stworzyć jakąś historię, ponieważ ja biorę inspirację z praktycznie wszystkiego, co mnie otacza. Od właśnie na przykład słuchania czegoś, bądź oglądania, bądź czytania, po właśnie samo egzystowanie, że tak powiem. Ja po prostu mogę czasami w jednej sekundzie po prostu tylko wstać z krzesła i już mieć zaplanowany nagle w głowie jakąś wizję, jakąś daną scenkę, dialogi i już mieć pomysł na serial w ciągu właśnie jakiegoś, nie wiem, ułamka sekundy, więc naprawdę ja nie potrzebuję wiele jakby, żeby coś stworzyć. Potrzebuję znacznie więcej jakby inspiracji, kiedy już mam jakąś rozbudować tą historię. Natomiast sam jakby taki nasionko takie jakby właśnie całego jakby serialu, pomysłu, to naprawdę mogę mieć jakby bardzo szybko się pojawi, jakby tak całkowicie też randomowo, więc jakby nie jest to zależne ode mnie. Natomiast kiedy już sięgam po tę inspirację, to na pewno idę po muzykę. Muzyka to jednak najczęściej właśnie daje mi jakieś pomysły, ponieważ idealnie czasem potrafi mi opisać to, co właściwie siedzi mi w głowie, tylko dzięki temu mogę mieć jakby tym słowom, albo tempie muzyki, albo po prostu właśnie gatunkowi muzyki, jakoś bardziej mi ułatwi to dokładne określenie tego, co właściwie jakby mam zaplanowane. W sensie, nie, ciężko mi to trochę określić, ale wiadomo, mam jakiś tam niby pomysł, nie potrafię go jakoś tak sformułować, ale posłucham jakieś piosenki i nagle jakoś jakby mam, nagle mi się otwiera to wszystko i już mam bardziej poukładane. Nie wiem, jak to naprawdę wyjaśnić, ale tak. Drugie pytanie, ile zajmuje ci wymyślenie historii do serialu? Jak mówiłam, właśnie mi zajmuje sekunda na taki rodzynek? Nasionku? Jakby całego właśnie pomysłu, ale zajmuje mi to znacznie długo już takie utworzenie całej historii. Na przykład do Necro to mi zajął chyba tylko jeden wieczór, aby napisać scenariusz, tak jakby zarys wszystkich odcinków, wszystkich 6 odcinków, ponieważ to miało być właśnie short serial, do właśnie całej tej historii, co miało się dziać. Natomiast znacznie to się rozbudowało i pozmieniało na przestrzeni jakby tworzenia tego serialu i właściwie to już minęło chyba 2 lata, odkąd zacząłem ten serial i właśnie no dużo się pozmieniało, więc to naprawdę zależy, takie stworzenie właśnie takiej historii może mi zająć na przykład właśnie, nie wiem, tak minimalnie powiedziałabym, że tydzień, aby już była skończona, ale i tak wciąż mogę ją rozbudowywać i zmieniać cały czas, kiedy właśnie ją nawet nagrywam. Więc nawet jeżeli scenariusz mam gotowy, to i tak się dużo jeszcze może pozmieniać, kiedy właśnie go nagrywam całe te odcinki. Pytanie trzecie, piszę scenariusze. Jak wygląda proces jego tworzenia? Tak w sumie tak wygląda cały jakby etap. W sensie zaczyna się na zazwyczaj od telefonu, a będzie się kończy na tym segregatorze. W notatniku zapisuję jakieś pomysły szybkie na jakiś dany scenariusz, właśnie short film, serial, albo do jakichś tam danych postaci, albo po prostu do danego uniwersum, więc to są takie naprawdę szybkie notatki i zazwyczaj to są po prostu takie słowa klucz, aby wiedzieć po prostu, o co chodzi. Następny jest ten oto notes, więc to są już takie jakby początki właśnie danej historii i zazwyczaj to są już takie bardziej rozbudowane pomysły albo właśnie jakieś tam informacje do danej produkcji, to jest bardziej już rozpisane. Tym natomiast w tym dużym notesie chciałam mieć kiedyś właśnie całe scenariusze, ale skończyło się na tym, że głównie ten notes mam do tego, abym miała, zapisywała sobie pomysły i właśnie takie tytuł, ilość odcinków i po prostu właśnie jakieś scenografie, lokacje potrzebuję, bohaterowie jakie są, właśnie jaka figurka, jak się nazywa i tak dalej. I może takie właśnie jakieś tam kategorie czasami też mam, właśnie co to jest za rodzaj, czy to jest jakaś komedia, czy horror. Z Otaku właściwie nie miałam dużo, bo nie miałam też odcinku, tylko właściwie moje odcinki kiedyś wyglądały tak, ponieważ ja do Otaku nie używam w ogóle scenariusza. Ja mam ogólnie zapisanych tyle właśnie pomysłów na seriale i short filmy. Nie mam pojęcia, o co mi chodziło, ale to też mam właśnie zapisane właśnie Necron i właśnie taki odcinek, ponieważ ja tu zapisałam cały jakby scenariusz tych 6 odcinków właśnie w jeden wieczór. Całość i tak wygląda właściwie inaczej jak to pisałam tutaj, a inaczej jak właściwie to się skończyło Necro, ponieważ wiele pozmieniałam. Następne są te 2 notesy. Tu jest tak, ja muszę po prostu mieć tak wszystko rozumieć. Nie potrafię mieć po prostu w jednym, ja potrzebuję więcej jakby tych. To jest po prostu taki to jest zorganizowane, ale to jest chaos, ale to jest zorganizowane. Ja obiecuję. Tutaj na razie nic nie mam, ponieważ właśnie ostatnio robiłam porządki i to, co przeznaczyłam jako
zeszedł właśnie do początkowej etapy scenariusza, ale to już będą właśnie dialogi, ponieważ tam mam po prostu zapisane takie, że co się ma dziać, a tu już będę chciała mieć właśnie dialogi. To miała być część druga właśnie tego, ale jednak tutaj piszę już z w ogóle... Nara! Cały scenariusz do właśnie chyba 6 odcinka Necro. Tutaj jedynie się kończy na scenie właśnie, gdzie jest Nora przyprowadza Alana do teatru i potem właściwie improwizowałam już całą resztę. Tak samo dom właściwie Marszala, ten salon, ta scena też była improwizowana. I coś jeszcze, no i parę tam scen właśnie w tej organizacji, kiedy Alan prankował tych właśnie członków organizacji. Takie full gotowe miało być tutaj, poza tym tutaj już jest też zapisany scenariusz do innego mojego short serialu, który będzie po właśnie Necro. I tu właśnie na przykład mam całe Necro, jest odcinek pierwszy i tu już mam zapisane wszystko po nagraniu danego odcinka, jest właśnie zapisane tak, żeby było właśnie faktycznie jak to jest. Czasami po prostu, kiedy nie chcę się oglądać mojego własnego odcinka, po prostu patrzę na gotowy scenariusz. Natomiast postanowiłam, że chcę jednak pójść trochę lepiej, inaczej, więc postanowiłam, że po prostu aby było to bardziej łatwiejsze do rozczytania oraz faktycznie podzielone na sceny, lokacje i tak dalej, to właśnie będę to po prostu drukować. To właśnie tutaj będą moje skończone już typowo scenariusze, które wyglądają jak faktycznie scenariusz. I może wiesz, że to już tutaj właśnie dam moje fanarty. Ile odcinków mają twoje seriale i od czego zależy ich ilość? Jak na razie otrzymałam się w sumie dosyć krótkich seriali, mianowicie Otaku, które jest skończone, ma 10 odcinków. Necro, które również jest skończone, jest ogólnie short serial, jak to mówię, czyli ma 6 odcinków. Następne seriale, jakie planuję, to już ma mieć około albo ponad 12 odcinków. A od czego zależy ich ilość, to już naprawdę chyba od właśnie historii. Zależy też oczywiście od tego, jaka będzie akcja. Czy będzie dużo akcji i będzie dosyć skomplikowana, no to wiadomo, że wtedy będzie więcej odcinków, aby jakoś rozłożyć te wszystkie wydarzenia, aby miały jakby sens. Ale też nie było w jednym odcinku za bardzo nawalone, więc to trochę jakby tak rozłożę, więc odcinku będzie więcej. A jeżeli jest taka w miarę spokojna atmosfera jakby... fabuła, ogólnie jakoś tak dużo akcji nie ma, no to wtedy mogę tak krótsze zrobić tego, jakby mniej odcinków, może troszkę dłuższe jakby te odcinki, ale ich mniej, więc to naprawdę zależy też od jakby gatunku oraz właśnie rodzaju tego serialu. Piątka, chyba moje ulubione pytanie, na jakiej podstawie wybierasz aktorów? U mnie to jest różnie, ponieważ wiele właściwie seriali albo short filmów ma stworzone na podstawie danej figurki. Po prostu zobaczyłam tą figurkę, mega mi się spodobała i po prostu czułam od niej daną rolę albo dany charakter i wiedziałam, że chcę z nią coś stworzyć i sobie ją wyobraziłam w danej sytuacji i wiedziałam, że jakby chcę to nagrać, więc jakby wiele z nich jest stworzonych na podstawie danej figurki. Natomiast kiedy już mam stworzone jakby w głowie po prostu, nie wiem czemu, ale nie wiem czy wy też tak macie, ale bardzo często kiedy mam już stworzony jakiś pomysł w głowie, zarys pomysłu, to czasem nawet widzę jaki kształt chcę użyć i nawet jeżeli tak bardzo nie chcę użyć tego kształtu, to no inna żona jakby figurka, inny kształt figurki mi po prostu nie pasuje, więc na przykład jak widzę, że tam ma być short hair, no to nie ma opcji, że nie wybiorę shorta, no musi być tam short hair. Jednakże kiedy tylko widzę jakby charakter i ogólnie te postacie, to wtedy myślę, że właśnie próbuję popatrzeć na to, jaka figurka z mojej kolekcji mi po prostu pasuje pod dany charakter. Także bardziej po prostu idę w kierunku tworzenia na podstawie danej figurki albo dobierania figurek pod właśnie dany charakter. Szóste. Łatwo wymyślasz tytuły i imiona? Od czego zależą? U mnie z tytułami jest mega problem, w sensie właściwie czasem nawet mam tak, że mam wszystko oprócz tytułu, a czasem mam właściwie sam tytuł i jedną na przykład scenkę albo bohaterów, ale nie mam w ogóle całej fabuły. Więc no, więc u mnie problem jest strasznie z tytułami. W sumie tutaj najbardziej przydaje mi się muzyka, bo wtedy na przykład albo jakieś tam słowa, które są użyte w piosence, albo nawet tytuł piosenki trochę przekształcę, albo na to właściwie użyję po prostu całe jako tytuł właśnie danego serialu. No bo wiadomo, nie chcę robić jakichś takich mega długich tytułów, ale też jakby nie chcę, aby były jakieś takie mega oklepane nazwy, więc staram się, by było jednak oryginalnie, ale też jakby nie za długo, żeby jakby weszło w pamięć. Z imionami mam bardzo podobnie. Ja na przykład bardzo nie lubię takich oklepanych imion, na przykład takie jak Amy, czy tak jak John, czy... Kurde, jakie są inne oklepane imiona? Nie wiem, jest ich dużo. Ale właśnie głównie sięgamy na te zagraniczne imiona, ale nie lubię takich oklepanych, więc zawsze próbuję się wyszukać czegoś, co naprawdę jeszcze ani razu nie użyłam, albo ogólnie sama bardzo rzadko słyszałam. I najczęściej sięgam właśnie do pomocy właśnie internet, właśnie albo Pinterest. Też często używam na przykład imiona postaci z gier, bo mi się podobają, a na przykład też kojarzy mi się fajnie z tą postacią i z tej gry, albo filmu, i właśnie też czasami użyję do moich figurek, ale no, imiona to też mój koszmar, tytuły i imiona to mój koszmar, jeżeli chodzi o tworzenie seriali. Siódme pytanie. Scenografię tworzysz samemu, czy korzystasz głównie z gotowych mebelków, domków / teł?
Jak myślę, może zauważyć, jestem wielkim fanem z mebelków Sylvania Families, więc jeżeli są jakieś zestawy, które wiem, że mi się mega przydadzą, to na pewno po nie sięgam i czasem je wykorzystuję, ale też jestem bardzo wielkim fanem tworzenia scenografii samodzielnie, także już mam jakby pełno kilka scenografii, które sama stworzyłam, albo na przykład ta, która właśnie mam tutaj aktualnie pokój Alana przed sobą, właściwie tylko fragment, ale nieważne, to właściwie wszystko tutaj mam stworzone samemu, zrobiłam. Może oprócz tych liści. Także jeżeli wiem, że na przykład jestem w stanie z daną akcesorią zrobić, czy to właśnie mebelki, czy to właśnie jakieś większe scenografie, czy na przykład leśnie, z leśnie to chyba są ulubione, czy właśnie jakieś takie malutkie pierdółki, no to jeżeli wiem, że mogę zrobić, to zrobię. Ale jeżeli wiem, że na przykład są też gotowe i akcesoria i są bardzo fajne, to też po nie sięgam. Przerabiasz bądź ubierasz swoje figurki do danych seriali, czyli tam do danych ról po prostu. Tak? Kinda, jakby zależy. Jak ubieram właśnie jakieś figurki, dodaję dodatki, to albo dodaję ich do większości postaci, albo tylko do kilku, ale to nieważne, czy właśnie główna, czy poboczna ich postać. Ale tak, próbuję coś dodać, szczególnie właśnie jednak próbuję tak jakby przerobić figurkę, aby jednak była bardziej taka, no wiadomo, może nie jakaś unikalna, bo jednak unikalna to tylko być taki full custom, ale na przykład tutaj Alan, dodałam mu piegi, dodałam mu taką jego sławną obruszkę, dodałam mu kolczyki, co jednak jest to bardzo jednak prosty element, świeczka mi się wywaliła. Proste elementy, czasami dodaję na przykład właśnie jak Nora i Jason mają swój makijaż brokatowy, mają też więcej jakieś tatuaże albo coś, albo na przykład Jason ma swój właśnie słynny kapelusz, też ma swoją własną też jakby obruszkę, taki choker. Najbardziej chyba jednak właśnie taka przerobiona jak na razie to jest ta spanielka, która jest związana z Alanem, która nie była jeszcze w serialu, ale była w partmapie, który jest związany z tym serialem. Także tak, próbuję jednak jakby troszeczkę przerabiać figurki, aby jednak by pasowały do tej danej roli. Czasami oczywiście zostawiam je jakie są, aby móc wykorzystać do większej ilości ról, i czasami je tylko pozmieniać tak jakby na pewien czas, a czasami jednak próbuję coś przerobić, aby były bardziej pod daną rolę, tak już na stałe, bym powiedziała. Tak na przykład właśnie na spanielki na pewno nie będę zmieniać wyglądu ani Jasona, bo jednak to są raczej już takie stałe role, więc no. Ulubiony element tworzenia serialu, ho ho ho! Myślę, że tak pierwsze co mi przychodzi do głowy to cały proces jakby pierwszego tworzenia, czyli planowanie, czy takie, wow, jestem zajarana tym nowym pomysłem, od razu jakby lecę wybierać postacie, już tak myślę, że kogo by tu użyć na przykład na tą postać, kogo na jaką figurkę na tą postać, potem jakie, co by właśnie im, właśnie przerabianie takie lekkie, jakby co i tam dorobić, aby było takie bardziej osobiste ich. Potem właśnie planowanie lokacji, jakieś tam na przykład właśnie, że o, mogłabym zrobić na przykład taki zamek opuszczony, albo jakąś taką ruinę, albo jakąś właśnie restaurację. I planowanie właśnie jakichś tam relacji między postaciami, jakieś tam właśnie historia, co w ogóle ma się dziać, jakieś tam scenki, w ogóle o mój Boże, te dwie postacie się spotkają, ich właśnie jakieś tam wspólne momenty i tak dalej, w ogóle jakieś takie początkowe po prostu planowanie oraz tworzenie scenografii. Wiadomo, nagrywanie też jest fajne, ale to już jest więcej jakby stresu. Montowanie to jest dla mnie najgorszy etap, ponieważ to już jest jakby dla mnie nudne, czasem cringe'owe, ale jednak no to jest jednak takie no siedzenie po prostu przy montowaniu przez kilka godzin, przez kilka dni, nawet tygodni, to jest już takie dla mnie męczące, ale jednak najbardziej chyba lubię ten początkowy etap, czyli proces właśnie planowania całej historii i to jest chyba mój taki ulubiony właśnie element tworzenia seriali oraz short filmów. Ostatnie, typowe pytanie, kogo nominujesz? Także to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, widzę w kolejnych innych, na samych moich filmikach. Na razie, pa pa!